Li Cien to prawdziwa chińska legenda. Według kronik urodził się w 1678 roku i żył ponad 200 lat. Był żonaty 14 razy, miał 180 bezpośrednich potomków w 11 pokoleniach i uczniów na całym świecie. W 1930 roku Li Cien spotkał się z chińskim generałem, który dokładnie przestudiował jego dokumenty, materiały z archiwum i upewnił się, że mężczyzna ma naprawdę tyle lat. Oczywiste jest, że generał nie przegapił okazji, aby poprosić Li Ciena o radę. Rada była bardzo prosta. Ucisz swoje serce, siedź jak żółw, chodź jak gołąb, śpi jak pies. Całkiem niezrozumiałe, naprawdę. Ale aby zrozumieć znaczenie, obejrzyj ten film do końca. Uspokój swoje serce. Serce osób prowadzących aktywny tryb życia, ćwiczących umiarkowanie, bije w spoczynku wolniej niż zwykle. Wynika to z faktu, że w jednym cyklu wytrenowane serce pompuje więcej krwi, czyli innymi słowy bije rzadziej. A im rzadziej w rozsądnych granicach serce bije, tym mniej się zużywa. Im mniej się zużywa, tym dłużej działa. Wniosek. Jesteś mniej zdenerwowany, więcej się ruszasz, żyjesz dłużej. Usiądź jak żółw. Zdaniem badaczy oznacza to spokój. Oczywiście nie można cały czas być w stanie wyciszenia, ale jednocześnie należy starać się przebywać w nim jak najczęściej. Ponadto w kulturze chińskiej żółw jest symbolem nieśmiertelności. Oznacza to, że związek między spokojem a długowiecznością jest najbardziej bezpośredni. Chodź jak gołąb. Jeśli przyjrzysz się uważnie gołębiowi, od razu zobaczysz, idzie piersią do przodu. Oznacza to, że musisz monitorować swoją postawę, a tym samym utrzymywać zdrowy kręgosłup. Od dawna wiadomo, że gdy człowiek trzyma wyprostowane plecy, kręgosłup jest tak rozluźniony, jak to tylko możliwe. A kiedy jest zrelaksowany, układ nerwowy działa zdrowo. Śpi jak pies. Psy śpią w nocy, a czasami w ciągu dnia. Oznacza to, że bezsenność nie jest im znana. Najważniejsze jest to, aby móc nie tylko dobrze pracować, ale także dobrze wypocząć. A najważniejsze jest oczywiście pozytywne nastawienie i przyjazne nastawienie do otaczającego nas świata. Optymiści żyją dłużej. To od dawna udowodniony fakt. Nie wiem, czy Li Cien naprawdę żył ponad 200 lat i udzielił tej rady chińskiemu generałowi. Jestem pewien jednak jednej rzeczy. Te rady naprawdę mogą pomóc nam czuć się lepiej każdego dnia. Dokładnie to jest potrzebne na długie życie. Napisz w komentarzach, czy te zalecenia pomogą Ci żyć dłużej niż 100 lat?